rekompensaty nie ma, byle do szóstej, no i pał. Witam ponownie wszystkich bardzo gorąco, z tej strony DA Jam The Psycho Studio Represent. Niecodziennie jest właściwa pora, ale dzisiaj akurat jest, żeby przywitać was bardzo gorąco w pierwszym tego rodzaju backstage'owym nagraniu z cyklu Jak to jest zdubbingowane. W tym odcinku nie tylko opowiem wam, jak powstawał polski cover do utworu z gry Five Nights at Freddy's Five Long Nights, ale także zobaczycie moje zaplecze techniczne, a także opowiem wam o tym, w jaki sposób montuję filmy oraz jak zajmuję się obróbką samego audio. Zapraszam! Kompensaty nie ma, byle do szóstej, no i pa. Jak to możliwe, że mimo masakry ten cały cybytek jest nadal otwarty? Oby te kamery sprawnie działały, nie chcę paść w zimne po... Zacznijmy może od najbardziej trywialnego, pierwszego podpunktu, czyli potrzebny jest nam pomysł na to, co chcemy nagrać. W tym przypadku akurat był pomysł na pierwszy utwór rapowy z kanału JT Music, oparty właśnie o uniwersum gry Five Nights at Freddy's Five Long Nights. Kiedy już mamy pomysł na to, co chcemy nagrać, potrzebujemy instrumentalu. Czasem trzeba przekopać pół internetu, żeby znaleźć jakąś w miarę ludzką wersję instrumentalną, a czasami twórcy zwyczajnie instrumental na swoim kanale udostępniają. Kiedy już mamy podkład muzyczny, należy zabrać się za podpunkt numer 2, czyli przekład. Tak, mówię przekład, moi drodzy, nie tłumaczenie. To będzie nieprzyjemne, co powiem, ale większość młodych twórców zapomina o pewnej bardzo istotnej rzeczy. Tłumaczenie to nie przekład. I z żadnego języka, niezależnie czy tłumaczysz z angielskiego na polski, z niemieckiego na francuski, z suahili na staroaramejski, żadnego języka nie tłumaczy się stricte jeden do jeden. Tak się nie robi. To jest po prostu... Nie! Słuchajcie, nie sztuką jest skopiowanie tekstu oryginalnego, wrzucenie do Google'a, kliknięcie przycisku Translate i zaśpiewanie pod to ewentualne drobne korekty tylko po to, żeby rymy były takie jakieś śmakieś, naprawdę częstochowskie, bo gdzieś tam są, ale gdzieś się chowają pod innym wersem i brzmi to po prostu tragicznie. Chodzi o to, żeby tłumacząc jakiś tekst, nie spłycać jego sensu. To samo mówiłem też w backstage'owym materiale, który nagrywałem dla Karwat Pawła, kiedy robiliśmy wspólny projekt. To była piosenka z trzeciej części Parku Jurajskiego. Była taka parodia z kanału El Hugeny. Jeżeli nie słuchaliście tej piosenki, wpadnijcie sobie na kanał Karwat Pawła, tak, kanał Karwat Pawła, bardzo ciężko to powiedzieć. Spróbujcie, to jest taki nowy łamanie językowy. Zaklepane hashtag autorskie. KKKKKK, kanał Karwat Pawła, kanał Karwat Pawła, kanał Karwat Pawła, KKKKKKK. What the fuck to było? Zarąbisty jestem. Pozdro elo zio. Kiedy już mam w głowie mniej więcej całą nutę melodyczną oraz wiem mniej więcej, jak to tam wszystko leci, dopiero wtedy zaczynam budować wstępny szkic tłumaczeniowy, czyli co autor miał na myśli. Staram się przede wszystkim nie spłycać od razu całego tekstu, tylko poznać każdy tam smaczek. Przy okazji właśnie samego FNAF-a musiałem się też sam doedukować, ponieważ nie znałem wszystkich szczegółów fabularnych, więc musiałem trochę poczytać artykułów, pooglądać gameplaye. Kiedy mam już gotowy cały przekład, zostawiam sobie cały ten tekst po prostu w szufladzie. Leży on tak sobie tydzień, dwa, ja w międzyczasie robię tak zwany reset mózgu, ponieważ chcę też potem na świeżo podejść do tego przekładu, spróbować go sobie zaśpiewać tak dla siebie, czy mieszczę się w zwrotce, znaczy w bicie, przepraszam, czy zwrotka mieści się w bicie, czy tekst miejscami nie jest przekombinowany, ewentualnie jeżeli jakaś linijka mi się nie podoba albo w ogóle chcę coś zmienić, wtedy mogę sobie na świeżo, z otwartym umysłem zmienić jakieś tam słowo albo całą linijkę wykreślić, inaczej nawinąć o jakiejś tam sprawie i wtedy ten tekst nabiera zupełnie innego sensu, innego światła. Daje mu taką jakby drugą wersję świetności. I kiedy już uznam, że nie ma już sensu niczego poprawiać i że ten przekład jest dobry, wtedy dopiero zabieram się
za nagrywanie. Jeśli chodzi o kwestie techniczne oraz kwestie dźwiękowe, to dźwięk, który obecnie słyszycie, pochodzi z mikrofonu Novox NC1. Tego mikrofonu używam na gameplaye, ewentualnie jeżeli odpalam jakiś stream, to tam właśnie wykorzystuję ten mikrofon. Natomiast mikrofon, który widzicie za mną w tle, na tym dużym stojaku, to mikrofon Blue Yeti, który jest ze mną od początku, jeśli chodzi o moje przygody z nagrywaniem dubbingów, coverów, rapów, etc. W Audacity nagrywam każdy wokal, każdą ścieżkę osobno. Osobno nagrywam zwrotki, osobno nagrywam podbicia, osobno nagrywam jakieś dodatkowe wokale, ewentualnie jeżeli coś mi się nie podoba albo coś mi nie wyjdzie, to robię duble wszystkich zwrotek, a na samym końcu nagrywam ścieżki refrenów, jakieś dodatkowe chórki, czy ewentualnie jakieś tam partycje, które nie były stricte związane z głównym wokalem. Kiedy już wszystkie partie wokalne mam nagrane, całość importuję do programu Reaper. Tam, wybierając najlepiej nagrane ścieżki, dopasowuję je do instrumentalu, a później zaczyna się cały skomplikowany mix i master. Nie będę Was oczywiście tym zanudzał, jednakoż pokażę Wam, jak to wszystko wygląda u mnie. Przede wszystkim, naprawdę warto sobie zorganizować miejsce pracy. Tako, że podzieliłem sobie ścieżki na wokal główny, wokal poboczny, podbitki, część refrenów oraz dodatkowe chórki. Wszystko to sobie pokolorowałem tak, żeby mi się nic nie mieszało. To zdecydowanie ułatwia pracę oraz kontrolę nad tym, gdzie co mamy i nic tam się nie miesza. Oczywiście jako, że rap jest w miarę prosty, wybrałem sobie jeden wokal główny, który podzieliłem sobie i odpowiednio dostosowałem do samego instrumentalu, tak żeby był płynny. Następnie kolorem niebieskim oznaczyłem sobie wokal poboczny, a ciemnozielonym oznaczyłem sobie tak zwane podbicia, które mają za zadanie wzmocnić nasz wokal. Zresztą za chwilę zobaczycie wokal bez podbić. Z pozoru normalna praca! Nie wydaje się straszna! Jedna tylko jej wada, że do grobu mnie wpędza! To przecież lipa, miejska legenda, straszą, że coś tam ludzi zabija. Z pozoru normalna praca, nie wydaje się straszna. Jedna tylko jej wada, że do grobu mnie wpędza. To przecież lipa, miejska legenda, straszą, że coś tam ludzi zabija. Najwięcej problemów miałem przy refrenie. Refren składa się z dwóch głównych partii wokalnych, gdzie musiałem wyciągnąć trochę wyższy głos. Składa się też z jednej dodatkowej ścieżki podbijającej, czyli tak zwanego wokalu pobocznego, ostatniej niższej tonacji głosowej, która jest słyszalna tylko w drugiej części jakby refrenu, oraz tej samej głównej części wokalnej, tylko że z większym reverbem. Zobaczcie, jak to wygląda. Nadchodzi noc piąta, wytrzymasz do rana. Jak zginiesz, twoja strata, rekompensaty nie ma, byle do szóstej, no i pa. Nie będę ukrywał, że najwięcej problemów zawsze sprawia mi nagłośnienie oraz fakt, żeby każda ścieżka była odpowiednio głośna. To jest dla mnie największa bolączka, zawsze słucham po kilkanaście razy każdą ścieżkę, jak to wszystko brzmi na całym miksie, żebym wiedział, czy dana ścieżka nie jest przygłuszona, czy instrumental nie jest za cicho lub też odwrotnie, bo większość moich kawałków cierpiała na tak zwany zespół cichego miksu, cichego wokalu, gdzie albo był za głośno właśnie wokal główny i wszystkie ścieżki głosowe były spoko, a instrumental był za cicho, albo było odwrotnie. Jako że większość mojej wiedzy i tak pochodzi z internetu, przez oglądanie różnych poradników, gdzieś tam zdobytą wiedzę próbowałem wykorzystać w praktyce podczas miksu i mam nadzieję, że efekt finalny Wam się spodobał. Jako że sam miks i master jest dość czasochłonnym projektem i naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu, trzeba spędzić bardzo długie godziny nad przesłuchaniem wszystkiego, czy wszystko się pokrywa ze sobą, czy wszystko współgra, czy nie trzeba przesunąć jakiejś ścieżki. Oczywiście trzeba to wszystko też odpowiednio wyrównać, co się nie udało przy nagraniu, należy coś wywalić, nagrać zupełnie od nowa.
i to też jest jakby dodatkowa robota. Ale kiedy mamy już nasz finalny utwór i kiedy za 10 renderem wszystko się udaje, możemy przejść do ostatniego, 4. kroku, czyli montaż wideo. Tutaj przyznaję się bez bicia, jestem leniwy, jeśli chodzi o kwestie teledysków. Zawsze byłem, nie lubię dodawać napisów i w ogóle jestem jakiś taki nierozgarnięty, jeśli chodzi o to wszystko. Dlatego, żeby zerwać z rutyną, postanowiłem nagrać teledysk od początku do końca. Wykorzystałem do tego green screen od firmy Elgato, który zakupiłem już jakiś czas temu. On służył mi głównie na gameplayach, ale w końcu uznałem, że można go wykorzystać i w tym teledysku. Pierwsze dwa podejścia nagrania mojej osoby na green screenie były stricte związane z rapowaniem pod utwór, który leci w tle, czyli troszeczkę kłapania dziobem pod playback. Maszyna sama nie używa, chyba po prostu ktoś się wydurnia, co to za hałas. Natomiast trzecie podejście były to spontaniczne reakcje strażnika, który po prostu reaguje na to, co się dzieje w piosence. No dobra, jeszcze kilka sekund i będzie szósta, lecimy z tym, dawaj, dawaj, nie przestawaj, już niech to będzie szósta, kończymy tę noc, tik tak, tik tak. Niestety podczas nagrywania nie zauważyłem jednego małego detalu, a właściwie tego dużego detalu, który teraz odbija się w moich okularach, czyli właśnie kiedy spojrzałem za bardzo w obiektyw, odbijały się światła lamp, które oświetlały green screen, przez co w moich okularach wyglądało to bardzo nieładnie i psuło cały efekt. Ostatecznie co udało mi się z tego wykluczować, to się udało. Oczywiście nie wszystko, ale że jest to taki mój debiut, jeśli chodzi o kręcenie tego rodzaju rzeczy, no to, że tak powiem, i tak mogę być z siebie dumny. Zatem w taki właśnie sposób wygląda mniej więcej praca na moim kanale. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego rodzaju materiałów bonusowych albo jakichś innych zajawek co do innych projektów, dajcie znać w komentarzu. Ja w każdym razie dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas i do zobaczenia na następnych projektach. Jednak co się dalej stanie? Oto jest pytanie, a teraz koniec filmu, czas na działanie, czyli łapeczka, komentarz i zasubskrybowanie. Jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy film, zostawcie teraz pozytywną łapkę w górę, bardzo Was o to poproszę i dziękuję serdecznie. Jeżeli macie dla mnie jakieś uwagi, komentarze, spostrzeżenia, jakieś prośby, napiszcie to w komentarzu. Jeżeli oczywiście nie subskrybujecie mojego kanału, a chcielibyście być na bieżąco, zróbcie to teraz, kliknijcie sobie o tutaj, taki magiczny kwadracik wyskoczy, możecie go sobie kliknąć. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby otrzymywać powiadomienia. I przy okazji, jeżeli ktoś chce zobaczyć jakieś inne materiały backstage'owe, czy cokolwiek sobie robię, lub mnie poszpiegować w moim życiu prywatnym, to zapraszam na mój Instagram, hashtag darkhiromatis, możecie mnie znaleźć na Instagramie, Twittera nie mam, Facebooka nie mam, grupki na Discordzie też nie, bo jest mi to do szczęścia niepotrzebne. Na razie komunikuję się tutaj z Wami, więc do zobaczyska, trzymajcie się, cześć i czołem w podłogę, na razicho, do zobaczenia na następnych produkcjach i wyczekujcie kolejnych fandabów, cześć!